No i wyjechaliśmy. Godzina 8 rano. Dzisiaj fajnie, sprawnie nam poszło wyjście z domku. I dzisiaj przejedziemy dużą pętlę bieszczadzką. Na początek musimy dojechać do głównej drogi, do Ustjanowej. I potem pojedziemy w kierunku Leska. I tam rozpoczniemy oficjalnie przejazd pętlą. Duża pętla bieszczadzka ma 144 km. Prowadzi przez bardziej dzikie tereny Bieszczad, bardziej puste niż mała pętla. No i dzisiaj też zapowiada się superancka pogoda. No i dojechaliśmy do Leska. Za chwilę będziemy zjeżdżać z tej krajówki. Piękny widok już tutaj, z lewej strony. O, do Cisnej 37 km. Teraz część jedziemy tą drogą. Właśnie w przypadku małej pętli, bo odbija się po prostu na Polańczyk z tej drogi, a my pojedziemy prosto na Cisną. Taka jest różnica. Jest w miarę wcześnie, bo 8.30, więc może dzięki temu nie będzie takiego tutaj tłoku, przynajmniej do Polańczyka. No i widać, że jest w miarę pusto. Jedziemy wzdłuż Sanu. A tutaj na stojąco rybacy łowią. Stoją w rzece i łowią. Odjechaliśmy od Leska już te kilka kilometrów, czy kilkanaście i na razie fajnie, podoba mi się trasa, tutaj droga, ten odcinek do Cisny jest fajny. Cały czas takie łuki w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, fajnie się jedzie, przyjemnie. Dobra, jesteśmy zatankowani w Cisnej. Teraz kierunek Ustrzyki Górne. Jedziemy dalej. Będziemy przejeżdżać przez Wetlinę, a później Ustrzyki Górne i tam to będzie nasza połowa trasy w Ustrzykach Górnych, więc zatrzymamy się tam na dłuższy odpoczynek, zjemy obiad i pojedziemy drugą część trasy. Ale jak na razie bardzo nam się podoba. Jest różnica, już teraz widać tą różnicę, że tutaj jest po prostu rozprężenie niż na małej pętli bieszczadzkiej. Jest większa przestrzeń. Jest po prostu większa swoboda jazdy. Większe przestrzenie, większa swoboda. No jest po prostu przyjemniej. Na pewno jest o wiele przyjemniej.
No i tutaj jest ten moment takich serpentyn. Kilka jest fajnych. Fajny widoczek. Jeden z ciekawszych momentów tej dużej trasy. Bardzo fajny widok. Także wiosna w Bieszczadach wygląda tak. Pięknie, zielono. Zobaczcie, jak tą drogę fajnie widać z góry. Fajnie. Mój ulubiony moment tej dużej pętli. No i jesteśmy, Strzyki Górne. Ale tutaj, ach, od brzegów górnych to jakość drogi znacznie się pogorszyła. Od razu to odczułem na plecach. Tak mi się fajnie do tej pory jechało. No i tutaj w Ustrzykach Górnych się zatrzymamy. Zrobimy sobie przerwę. No i po jedzeniu jedziemy dalej. Połowa trasy za nami. No i są lotowiska. Za chwilę będzie punkt widokowy, zatrzymamy się, odpoczniemy, zrobimy sobie fajne zdjęcie i polecimy dalej. Większość trasy za nami, a już na pewno mogę powiedzieć, że trasa jest przyjemna z tego względu, że można ją szybko pokonywać. Motorzystów sporo.
Także powoli nasza duża pętla się kończy. Jeszcze Ustrzyki Dolne, a później Lesko. Tego ostatniego fragmentu na Lesko już nie będę nagrywać, bo zjedziemy sobie wcześniej na nasz nocleg. Takim skrótem pojedziemy. Także powolutku. Myślę, że można podsumować dużą pętlę bieszczadzką. Że tak jak na załączonym obrazku było widać i widać nadal, że widoki na trasie są bardzo fajne. Trasa ogólnie jest szybsza. Jest znacznie szybsza niż mała pętla bieszczadzka. Są fajne widoki. Nawierzchnia jest tak pół na pół, bym powiedział. Nie jest zła, ale w niektórych momentach może zaskoczyć Was stan nawierzchni. Ja już na to nic nie poradzicie. Ale jest o wiele przyjemniejszą trasą niż... O, tutaj mała pętla bieszczadzka w lewo się zaczyna. Znaczy nie zaczyna się, ale tam można objechać dookoła Solińskie Jezioro, zrobić małą pętlę, kierując się na Choczew. Naprawdę trasa dostarcza bardzo dużo przyjemności z jazdy, ale można naprawdę poczuć swobodę, poczuć taką wolność i swobodę. Chyba właśnie to jest taki klimat bieszczadzki. Po prostu tutaj przewaga zieleni nad betonem jest powalająca. Jest wszędzie pięknie zielono, są wszędzie drzewa, piękne łąki, góry. Serpentyny były, jak widzieliście na filmie. I jeden fajny moment, zjeżdżaliśmy w dół serpentynami, był fajny widok. Także naprawdę warto przejechać i warto samemu sobie, warto przekonać się na własnej skórze, jak wygląda ta wielka pętla bieszczadzka. Jeżeli jeździliście, macie swoje zdanie jakieś wyrobione, no to zapraszam do komentowania. Tradycyjnie komentujcie, wystawcie swoją opinię o trasie, jak Wasze doznania, czy w ogóle zamierzacie pojechać tą trasę kiedyś, odwiedzić Bieszczady. Ja jak najbardziej polecam. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć. Pozdrowionka.